No, witam serdecznie, Odyn z tej strony. Trochę wiecznie, ale dzisiaj już ładnie. Jest jeszcze takie mleko na niebie, ale to tylko dziś. Kolejny tydzień, następny tydzień tu we Włoszech to będą temperatury rzędu 8 stopni w ciągu dnia, non-stop opady i 2 stopnie w nocy, nawet w tych najcieplejszych rejonach Włoch. Mamy już godzinę 13. Ja sobie siedzę i chilluję się, mając takie obrazki. Co chwilę mi gdzieś tam, wiecie, taki portowy dźwięk wpada w ucho, jak się obijają jakieś tam te maszty o siebie. Te takie charakterystyczne dźwięki, jak gdzieś mocniej wiatr zawieje. No i kurka wodna. Pierwsza sprawa, tak patrzę. I to jest pogoda w Crotone. To jest najcieplejszy rejon we Włoszech. I zobaczcie, 12, 13, 10 stopni, 11, to jest najcieplejszy, nie? Tu, gdzie ja jestem, jest dzisiaj 7 stopni, czy 6. Mimo że tego, że jest ładna pogoda. Nie ma żadnego deszczu, ani czego takiego. I dopiero się wypogodzi coś koło 12. Liczyłem na lepszą pogodę. I sprawdziłem, jaka pogoda jest w Londynie. I w Londynie jest bardzo podobna pogoda. I tu już koło 15 będzie po 13 stopni. Tam potem jakieś lekkie, mniejsze temperatury. Ale tutaj już jest 15-16 za miesiąc. I się tak zastanawiam, czy jest sens, żebym ja tutaj krążył po tych Włoszech. Jak ja mogę sobie teraz do Londynu jechać i szkubać na tamizie. Tu się mam 21 bez żadnego grzania dodatkowego. Ale przydałoby się już po wczorajszym dniu i dzisiejszym znaleźć jakieś miejsce, do którego będę mógł się przejechać i się porządnie oporządzić. Na mapie świata jestem tutaj dokładnie. Dokładnie tutaj. I dzisiaj się przejadę zobaczyć sobie to miasteczko. Zobaczyć sobie to. I chyba dojadę jakaś tutaj. Może do tego Barletta. Coś mi się wydaje, że już w tej Barlettie byłem. Bo w Bari na 100% byłem. No, a może potem zetnę to na Neapol i już będę wracał. Może tutaj coś odwiedzę. Zaraz popatrzę sobie, jakie są temperatury we Francji. Na przykład tutaj gdzieś Nicea. Chociaż tam Francja to jakoś się boję, cholera. Ale tutaj do serduszka trzeba pojechać. Londyn. Tak wygląda busidło z zewnątrz. Mam jakieś takie wrażenie, że mi to auto siadło. Tu jest taka szpara. Nie no, podobnie. Amortyzatory w tym aucie są nowe. Dobra, jedziemy stąd. Po drodze zauważyłem tam jakąś grotę. I do tej groty się najpierw udamy. Cześć gołąb. Mamy tam jakieś 15 minut. Oczywiście pewnie jeszcze będą ładne obrazki z tego miasteczka. Ładna mieścinka. Bardzo ładna tutaj zamknięta droga, nie wiadomo czemu. Jedziemy dalej. Tam karabinierzy siedzieli i tam, nie wiem co tutaj się dzieje. Ale teraz ja jestem w jakiejś dupie. Skręć w lewo. Jak ja mam tam dojechać? Tu też są krówki. Jakieś takie skały. Ni z dupy, ni z pietruchy. I to, gdzie jadę, to będzie właśnie jakieś coś takiego, tylko że nad morzem i będzie taki otwór w skale i tam będzie morze wpływało. Za 300 metrów, skręć w prawo. I tutaj teraz będzie ładna plaża za chwilę. Tam już jakieś skały w wodzie widać. Bardzo ładne Włości. Ta grota za chwilę jest, albo ta grota jest tam? Nie, najpierw trzeba na to wjechać. Zatrzymałem się, bo miejsce jest jak z bajki. Miejsce jest po prostu jak z bajki. I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? Koleś tam po plaży. Punto, nie, pandom popieprza. Pewnie 4x4. Tam jakaś rzeka uchodzi. No, obrazek piękny. Piękne miejsce na ziemi. Odkryłem. Facet tutaj kamperem stoi. Na płaskim. Już widzę
że ten kawałek tych Włoch tutaj naprawdę już był piękny, teraz to już jest w ogóle prześliczny, ale będzie jeszcze śliczniejszy. Kapkę z drogi zlazłem, tam w ogóle jakaś wyspa jest. Robimy z te czwórki amfibie. Idziemy tu do góry. Znalazłem idealną miejscówkę na to, żeby sobie kocyk rozłożyć i się piwka napić i sobie popatrzeć. Myk. Chyba z półtorej godziny tam byłem na tych skałach i patrzałem non stop. Bayraktar. Bayraktar. Droga wygrążona w skale. A ja za 400 metrów się muszę tutaj zatrzymać i trzeba będzie zejść na sam dół, żeby zobaczyć. Za 400 metrów. Żeby zobaczyć tą grotę we wodzie w skale. Ale fajny widok. Ale fajny widok, ale ja tam zejdę? Zejdę chyba tu po ścieżkach. Ja jestem ciekawy, czy to jest gniazdo pająka, czy jakiegoś ptaka? Chociaż widzę tam jakieś te. Co to jest? Gąsienice. Jedna ścieżka jest tu, a druga ścieżka jest tam. Najwyżej pójdę w dwie ścieżki. Dobra. Widzę dwóch wędkarzy. To nie będę im przeszkadzał. Ale zejdę sobie tutaj i zobaczę, jak to wygląda. No wygląda to prześlicznie. Pójdę sobie tu w prawo. Tak jak tam napisali, jest możliwość spadku do morza. No jest możliwość. Tak to wygląda. No, jak sobie przypominam, jak luty w Polsce wygląda, no to naprawdę cieszę się, że tu jestem. W dalszym ciągu jedziemy takimi zakamarkami. Znaczy nie nazwałbym tego zakamarkiem, ale nazwałem. Bo przyciąłem choinkę, zapomniałem. Czy mi się tu nic nie zepsuło? Trochę tam, ale fajnie pachnie. Jedziemy dalej w takie włości. Teraz chyba tam będzie jakaś... Czekajcie, jak to się nazywa? Latarnia chyba. Zaraz zobaczymy, dojedziemy tam. Wyjechanie stąd nie było najfajniejsze, bo prawie kraksy spowodowały. Teraz się chyba zacznie jazda. To nie jest SSJ, tylko to jest SP teraz. Jeżeli chodzi o nazewnictwo dróg. To nie jest ta krajowa, tylko taka jakaś dojazdowa do nie wiadomo czego. Drzewa tam poupadały i mnie tu zawracają. Tutaj są służby, przyjechały. No nic, popatrzę tu, bo są fajne, naprawdę fajne. Ale no trzeba stąd jechać, niestety. Coś się stało. No, robią tam ostro. Niestety, nie pojadę tą dróżką. A tak miało być fajnie. Miała być jakaś latarnia. Minut wjeżdżałem pod górkę, a teraz zjeżdżam z górki. No i bezkres niebieskiego przede mną. Mały postój. Jaka tu jest cisza, bez tego, bez wiatru w ogóle. Samolot jakiś tam słychać. Tu mogę podejść bliżej, wam pokazać, co to jest, bo to jest na każdym drzewie prawie tu. Spróbuję to rozerwać. Nic tam nie ma. Nie wiem, co to jest. Ale tam. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Tu takie duże jest. A tam co? Powalone drzewo. Nic, jedziemy dalej. A cóż to tam jest? Łódki chyba. Co to może być? Ale tu było fajne miejsce, mogłem się tu zatrzymać. Ty. Szt. Te kółka, co tam były na tej wodzie, takie, co ja mówiłem, że to jakieś statki, to chyba są te hodowle ryb.
teraz koło tego przejeżdżałem, ale się już nie zatrzymywałem, bo nie dojadę tam, gdzie chcę, już się kurde późno robi. A tu się co chwilę człowiek zatrzymuje, żeby coś zobaczyć, no bo jedzie wzdłuż tych gór takimi serpentynami i aż go odcina, bezdech się robi. Widzicie tam tu białe miasto w tle? 6 minut do niego mam i będę na miejscu, tylko nie wiem, czy tu się będę zatrzymywał. Na pewno muszę coś zjeść, bo jestem mega głodny. Za 300 metrów skręć w lewo. Skręcę, ale już dobiega końca ta wycieczka po tych górach. Euro 85 ludzie. Euro 85 tutaj kosztuje diesel, gazolino. Euro 85. Skurde, tak drogo jeszcze nigdzie nie było. Jestem ciekawy, czy to związane z tą sytuacją, co teraz jest na świecie, czy po prostu tu jest takie, jakby to powiedzieć, zadupie. Piękne zadupie. SS-ka. Jest SS-ka. Jaki to jest numer? SS-89. I jakiś tunel będzie. Długość tego tunelu to 2,2. 82 metry tu, a tam 2 km, a tam 2 km, o. I jesteśmy, kurde. Udało mi się dojechać do miasta w końcu. Jadę teraz znaleźć jakieś miejsce, w którym mogę stanąć i sobie zjeść. Skręć w lewo, potem skręć w prawo. No nigdzie tu indziej nie skręcę jak w lewo. Jakiś zabytek chyba, jakiś kościół. Widać tam jakiegoś papieża chyba. A tutaj jest trafika limitado. I gdzie ja mam jechać? Tutaj mogę jechać? Chyba mogę. Zona trafico limitado. A ja mam to gdzieś, nie rozumiem, no etiendo. Tu jest jakieś zona, 20 zona, zona trafico limitado. Ach, chrzanić to. A jadę tu w prawo. Nie, tu jest nakaz. Zatrzymałem się w końcu. Takie miejsce znalazłem. Przy drodze, co prawda. Ale idę zjeść najpierw, bo jestem słaby aż. Kluchy ugotowane. A teraz sosiwo. Ogólnie to zasnąłem po obiedzie. I teraz mi tu przyjechała jakaś brygada i mi muzyką nawala. Strzelają tu, jadę stąd. Bo jeszcze po nocach będę jeździł śpiący. Kto by to pomyślał? Jakieś wilki na stacjach tutaj podchodzą w ogóle. Idziemy tankować. Zapłaciłem znowu 100 i znowu się nic nie dzieje. Co ja mam, to kliknąć, czy co? Odpaliło się, działa jak traktor. Ale okropnie drogie tu jest to paliwo. Prawie 2 euro. To tam na początku tych Włoch euro 65 się jeszcze dało przeżyć, ale tu już prawie 2. Gdzie są te ceny? Gdzie są te ceny głupie? A ten euro 97 kosztuje ten zwykłe paliwo. A jak się podjeżdża pod takie stacje, pod które podjeżdża i facet ładuje, to jest 2,10 euro, coś koło tego. Okej. Można jechać teraz dalej. Bez spiny, że się obudzę rano i nie odpalę, bo we basto musi łazić, nie ma bata, za zimno jest. Jeszcze mnie karabinieri dorwali znowu. Trzeci raz. Czy czwarty? Już nawet nie wiem, nie pamiętam. Dobra, znalazłem jakąś miejscówkę, w której mogę iść spać. W sumie to jest 2:30 i właśnie w tym momencie będę się szykował do snu. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to możecie zostawić pierdółki i tyle. Trzymajcie się. Cześć.